Cześć wszystkim, Kinga Malewska. Znowu wracam do Was z kolejną porcją wiedzy na temat produkcji artystycznej od zapytania do realizacji. W pierwszym filmiku poruszyliśmy temat, w jaki sposób z nami się kontaktować. Jeżeli jesteś artystą, jakie tak naprawdę musisz wyciągnąć informacje od swojego kontrahenta, żeby jak najlepiej się przygotować, ale artyści pewnie to już wiecie. Dla Was, widzowie, przygotowaliśmy kolejny odcinek, w którym mówię o następnym etapie realizacji, czyli o tworzeniu scenariusza. Jak się to odbywa, czy możecie nam w jakiś sposób w tym pomóc, jaki jest czas oczekiwania itd. itp. Mam nadzieję, że to piękne słoneczko chłoniecie z Waszych kwarantannowych albo tylko po prostu domowych warunków i że pozostajecie pozytywni i niedługo się spotkamy. A teraz już przechodzimy do tematu i do treści naszego filmiku. Zapraszam serdecznie. A więc temat: tworzenie scenariusza. Moi drodzy, w momencie, kiedy już dowiemy się przez, najlepiej przez telefon, tak jak mówiłam wcześniej, o tym, jakie są oczekiwania Wasze co do naszej pracy i tego, co tak naprawdę chcecie stworzyć, ja zabieram się do tworzenia scenariusza takiego eventu. Muszę wziąć pod uwagę wiele kwestii, a mianowicie całą wycenę, która polega na zebraniu stawek artystów, która polega na wzięciu pod uwagę tego, czy są dostępni, czy nie, ale chyba najważniejszym aspektem tego wszystkiego jest czysto kreatywna praca, jaką wtedy wykonuję. Już podczas rozmowy telefonicznej, tak jak mówiłam, jestem w stanie wykopać to z Waszych pokładów, wyobraźni, którą staramy się uruchamiać pewnymi pytaniami, tak żebyście dokładnie opowiedzieli to, co byście chcieli zobaczyć. I wtedy pojawia się tworzenie scenariusza. U mnie tworzenie scenariusza opiera się na dorobku 8 lat pracy, tego, co sobie już wypracowałam. Mam bazę choreografii, bazę kostiumów, bazę artystek, które potrafią już pewne programy, tak żeby ta praca była jak najbardziej efektywna i jak najbardziej pięknie później w końcowym efekcie wyglądała. Więc przy tworzeniu scenariusza jest jedyny, bardzo też ważny dla nas aspekt, a mianowicie czas. Przy doświadczonym kreatorze i już takim wieloletnim obyciu jest to czasami parę godzin, czasami być może nawet godzina, pół godziny, ale jest jeden taki problem, że jeżeli jesteśmy w trasie, jeżeli jesteśmy w trakcie jakiegoś show, to uwierzcie mi, bardzo nie lubimy tego, że coś jest na wczoraj. Podchodźmy do siebie z należytym szacunkiem i w momencie, kiedy nawet ktoś z ręką w nocniku się budzi i pyta: wie Pani, bo ja dla klienta potrzebuję na już, jutro rano muszę wysłać tą ofertę, a jest, dajmy na to, godzina 17 czy 18 i jesteśmy w trakcie przygotowywania się do występu, to jest to praktycznie niemożliwe, żeby o godzinie wrócić do domu około godziny 12, 1, 2 w nocy i przygotować ten scenariusz dla Was tak, abyście mogli go wysłać po poprawkach jeszcze do swojego klienta. Także bardzo prosimy o uważność w tej kwestii. Jeżeli jesteś event managerem, pracujesz w agencji eventowej i zgłaszasz się do artystów, miej ten odrobinę takiego rozwagi i przede wszystkim uważności na swoich artystów, podwykonawców, którzy naprawdę starają się dla Was robić robotę, ale jak wszyscy potrzebujemy na to przestrzeni. Mówię o tym też dlatego, gdyż jeżeli nie dysponujemy, jeżeli dysponujemy czymś konkretnym, czyli konkretnymi choreografiami i konkretnymi showami, to mimo to dla klienta i dla jego jakby takiego dobra własnego potrzebujemy stworzyć wyjątkowe show.
zawsze je staramy się różnicować, czyli jest to wokal, taniec, pole dance, akrobatyka, szarfa, jedno w drugie przypływa, wiąże się w kontekście tego, co zastajemy podczas jakby dekoracji, jaką zastajemy, jakie światła zastajemy, jakie są budżety na to, czy klient chce coś hiper mega nowoczesnego, co po prostu jest mega multimedialne. Także te wszystkie aspekty muszą być wzięte pod uwagę i potrzebujemy na to czasu, wiedzy o dostępności naszych artystów, o ich, że tak powiem też, ja muszę mieć ten bank wiedzy o ich przygotowaniu, czy mamy czas na dołożenie czegoś ekstra, czegoś nowego, na wyprodukowaniu nowej choreografii, więc jakby próbuję Wam powiedzieć, że jestem osobą, która nigdy nie robi niczego na odwalsie, na zasadzie okej, mam coś, kup to, tak? Gdyby tak było, to pewnie już by działał jakiś taki sklep internetowy, w którym można by było cegiełkę pod tytułem Marine Show kupić i ono by było zawsze takie samo. Ale wiadomo, że show to jest twór, który zależy od atmosfery danego miejsca, zależy od klienta, zależy od sceny, wielkości, oświetlenia i wszystkich tych aspektów, ale nie przerażajcie się, po to ja jestem i mam tyle doświadczenia już z pracą na tych wszystkich dotychczasowych realizacjach, że ja Wam w tym pomogę, ale musicie mi dać jeden dzień co najmniej. Dlatego bardzo proszę o uważanie na to i tworzenie scenariusza, wracając do tego, będzie również lekko ewoluowało przy następnym etapie produkcji, a mianowicie podczas samych prób. Ale o tym w następnym naszym odcineczku. Kinga Malewska, prowadzę zespół show, burlesque, dance, a także jestem kreatorem i reżyserem eventów, no i choreografem. To jest moje główne zajęcie, więc staram się Wam tutaj oddać to, co wiem, w sytuacji, kiedy wszyscy musimy siedzieć w domu i po prostu dzielimy się tym, co mamy, uczymy się nowych rzeczy. Mi to i Wam to również na pewno się przyda i pomoże, że możemy się jakby doszkolić wzajemnie i wiedzieć, czego później od siebie oczekiwać. Także pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia następnym razem.